Cześć, z tej strony Ziwak i witam was w kolejnym odcinku Simsów Trójeczki. Słuchajcie, po pierwsze, hura, dziś jest Dzień Grozy, pora to uczcić, odwiedź festiwal jesieni albo weź jakieś słodycze. Nie zapomnij, to ostatni dzień na psikusy lub przysmaki. Urządzić maskaradę. Może spróbujemy urządzić... Nie wiem, czy zdążę. Urządzić biesiadę. No zobaczymy, czy to zrobimy. Ale włączę sobie jakąś muzyczkę w tle. I kilka rzeczy mamy do obgadania. Po pierwsze, kocham wasze komentarze. Wasze komentarze dla mnie to jest po prostu mistrzostwo. Macie... Ja myślałam, że jakoś jako tako brnę w jakieś dziwne rejony z moją kreatywnością, ale wy to po prostu rozbijacie system. Przeczytam wam kilka rzeczy. Było kilka takich podobnych głosów, żeby Karyna została lesbijką. Możemy tak zrobić. Luna 101 napisała: mam szalony plan, niech Karynka zostanie lesbijką, a Mariola wyrzuci ją z domu za jej orientację i będzie żyła ze swoją dziewczyną na przekór matce. Szalone, ale do niej mi pasuje. I tutaj ktoś odpisał, że właśnie niech zostanie w domu, będzie ciekawiej. Pusiek odpisała. I potem było: poprawiony plan, Karynka będzie lesbijką, Mariola będzie chciała ją wyrzucić z domu, ale Jessica i Brian będą mówić, że ona tak tylko do szkolnego przedstawienia. Chłop Mariolki będzie ją zdradzać ze wszystkimi, a jak ona zobaczy, że ją zdradzają z Cornelią, to po czasie przekona się jednak na kobiet. Rozpisałam się, ale mam nadzieję, że się spodoba. Ja napisałam, czy się da zrobić w Simsach trójce związki homoseksualne. Pisaliście, że tak, więc okej. Więc to jest jedna rzecz. Miałam wyłączyć moc story progression, bo wszyscy są już pozajmowani. Faktycznie, od razu to robię, bo zapomnę. Dobra, czyli wyłączyłam. Silobella mnie rozwaliła komentarzem, że Michał zarywający do Marioli mnie rozwala, ale ale to imię ich dziecka, czyli Michała i Cornelii, w sumie pasuje. Cornelia wygląda w tych kitkach jak dziewczynka z mangi. Może się zainteresowali anime i tymi sprawami, to dziecko dostało azjatyckie imię. Mistrzostwo. Tutaj Jula Borosia pisze, że Cornela na portalu randkowym też wiadomo, czemu Lekesz jest blondynką. I pisała też, że powiedzmy, że Brianek usłyszał od Corneli, że rodzina jej męża jest bogata i te sprawy, a jako, że jest on chciwy, to poderwie siostry Michała. Możemy tak zrobić. Rychliczka napisała, że patrząc na związki Marioli Łobuz kocha najbardziej, to przeznaczenie, miłość do zbrodniarzy. Użytkownik o nazwie K również napisał, mam taki pomysł, żeby Karena lub Jessica, która z nich była homo, czyli kolejna osoba. I była jeszcze prośba, którą teraz wam też pokażę. Agelix napisała. Przepraszam, ale jakby ciężko po niku rozróżnić, jakie jesteście płci, więc wybaczcie, jeżeli walnę jakąś gafę. Dostałam taki komentarz, pokazałabyś w następnym odcinku drzewo genealogiczne. Bardzo chętnie, więc tak. Naszą rodzinkę dosyć znamy. Co? Coś tu się pokićkało? I przysięgam was, ja myślałam, że... Stop, nie, bo to jest jakieś dziwne. Mariola, pokaż twoje drzewo. Ty jesteś z Lynem? Lyn? Jest? Ten Jarvis to jest jego ojciec? Przysięgam wam, ja myślałam, że to jest jego młody syn. W sensie jakiś ledwo nastolatek. Jakie to jest dziwne. Mój Boże. Ej, jest tu jeszcze Ksander? Jest, Boże, jak nasze drzewo genealogiczne jest porąbane. Idziemy od Janusza. Janusz, trójka dzieci. I oczywiście Grażynka również, trójka dzieci. Mamy Mariolkę, mamy Kornelkę i mamy Andrzeja. Idziemy od Andrzeja, bo jest najprościej. Andrzej wyszedł z jakąś starszą kobietę, która jest bogata.
czyli widzę jego... Czekajcie, nie mam pojęcia, jak to się mówi, ale Brianka wujek, jakby Brian się bardzo wzoruje na wujku, bo ta Elisa jest już starsza. Ale oni, czyli nie mogą mieć chyba już dzieci. No, więc Andrzej wyszedł za Elizę. Kornela jest w związku z Michałem. Mają dwójkę dzieci, Lakeszę, która jest już dosyć dorosła, i Chinhan Nowaka, który no, wygląda słodko, ale ta Lakesza jest bardzo ładna. I jest bogata, ale nie może do niej zarywać Brian, nie róbmy takich związków. Michała kojarzycie. Bella jest... jakby nie ma... Jukasta też zmarła? No kurde. Jakoś gdzieś mi to umknęło. Ale Bella jest sama, więc faktycznie może coś tam Brianek podziałać. Dobra. I została nam Mariola i jej bardzo burzliwe życie. Bo tu jest ogólnie Ksander, który dziwnym trafem nie ma miniaturki. A jest. Okej, wczytuję się. No i z Ksanderem było trójka dzieci. Oczywiście Brianek, Jessica i Karenka. A teraz ma nowego męża Lena. Len ma brata Barta i siostrę przyrodnią Kami. Dobrze. Tatą Lena jest Jarvis, który myślałam, że był synem. Jarvis wyszedł za Darlene. A Darlene miała... Aha, to jest ta rodzina, co Bunch, co miała tak strasznie dużo dzieci. Jakby strasznie dużo dzieci mieli. Jest Lisa, jest Ethan, jest Arlo. Ethan wyszedł za Clementynę? A to jest jakaś Lada, myślałam, że inna. Dobra, nieważne. Już mają takie dorosłe dzieci. Matko kochana, co tu się dzieje? Ja się zaczynam już gubić, ale spoko. Wróćmy do naszego... jak tu teraz wrócić? Wrócimy do Darlene, do jej ten... Dobra, nie wchodźmy aż tak daleko. No to ojcem Lena jest Jarvis. I tak, oni mają razem tą córkę. On ma tego syna. A ty masz... Z kim masz tego? Z kim masz Lena? Z nikim? Jak to sprawdzić, z kim Lynn jest? Skoro to jest jego brat, bo z nikim go nie ma. Sam się zapłodnił. Okej, okay. Bart ma syna Izaka z żoną Kelsey. Boże, to już jest zbyt ciężkie dla mnie. No zacznijmy od tego, że Mariola, że Lynn jest synem tego Jarvisa. Byłabym, no dałabym sobie rękę uciąć, że jest odwrotnie. Dobra, wracamy do rozgrywki, bo ile można gadać o innych ludziach? Co tu jest ciekawego do roboty? Piesek nasz będzie się starzał, ale tu zjedz sobie coś. I teraz tak, co chcemy robić? Mariolka. Mariolka prawdopodobnie jest w ciąży, więc chyba nie urodzi jeszcze w tym odcinku, więc możecie mi pisać imiona. Imiona pasujące do tej rodziny. Wiecie, jaka jest ta rodzina, wiecie, jakie to są imiona, więc możecie spróbować dać jakieś. Wiem, że Kevin było proponowany przedtem dla faceta. Dla dziewczyny szczerze nie pamiętam, jakie jeszcze mogą być imiona. Wiktoria przez V. Chyba, że będziemy wymyślać, wiecie... że znajdziemy sobie takiego Christophera i nazwiemy go Christopher, albo znajdziemy sobie John i nazwiemy go Johnny, wiecie, możemy jakoś spolszczać. Dajcie w komentarzach jakieś najbardziej szalone propozycje, chętnie się zainspiruję. Czemu, Brianku, ty stoisz na polu? Pobaw się z pieskiem czy coś, co tam piesek chce, jest głodny. Zaraz, musimy się dzisiaj, tak, jest kilka rzeczy do roboty. Ta maskarada byłaby fajna. Fajnym pomysłem. Ona by chciała zrobić, a ona ma bardzo słaby humor. Czy ty umiesz gotować? W sumie mogłabym ten barek ogarnąć. Średnio umieć gotować. Nie kopaj, gówniarzu jeden. Ty... Hej, cześć, dziki koniu. I jakiś piesku. Koń widzę, chciałby wbić do nas na imprezę. Pisaliście mi właśnie jedną ważną rzecz, że
te metale mogę przetopić. A jeżeli chcę, żeby kosmici przyszli, to muszę na zewnątrz wystawić takie rzeczy. Ale w takim razie, wielką skałę, a gdzie ja dam resztę rzeczy? Ja je sprzedałam? Jak je sprzedałam, to trochę smutno, ale możliwe, że je sprzedałam, bo nic Otis nie ma. No nic, ale w takim razie można, mogę dać podobno analizuj i on ją przetopi. Ile jest ona teraz warta? 68. A ta? 108. 68 i 108. O, 95 i 86. Otis, musisz więcej szukać. W sumie, Brianku, pobaw się z nim może. O! Idź znaleźć klejnot. Otisku, idź poszukać klejnocika. Aha, warto około. I Otisek poszedł, czyli wydałeś mu rozkaz. Otis coś znalazł. Coś specjalnego. Len powinien jechać do pracy, ale chyba dzisiaj mają wolne. Co Otis znalazł? Jakaś część, fragment, proszę, część. Jakiś fragment hydrantu. Maskarada. Dajmy na godzinę 16. I zaprosimy przyjaciele i sąsiedzi. Przyjaciółkę tą. Przyjaciółka Marioli. Najlepszy przyjaciel Lena, bo jego tata. Najlepszy przyjaciel Sima, Jessica. Skąd Jessica zna dzieciaka? Trzech wystarczy? No ludzi mamy więcej, więc możemy jakoś ich pozabawiać. Przyjaciółka Sima Mariola. Przyjaciółka Sima Jessica. Mariola, Mariola. Czyli jest Mariola, Len, Jessica. Wystarczy. Okej, dla Karyny tu nie ma żadnego przyjaciela. Dobrze. O 16. Czy grona, uczysz mnie, co przygotować na taką maskaradę? I teraz, co tutaj dać do przyjęcia, żeby przyjęcie było do przyjęcia? Przydałoby się zrobić tutaj chyba więcej miejsca. To jest moja bolączka w tym domu. Ona jest troszeczkę za ciasna na taką skalę ludzi. Ej, o, przyniósł mi ten hydrant. Dobra, ja to sobie poprawię i zaraz wracam. Okej, okay, zmniejszam im łazienkę do minimum praktycznie. W takim razie niepotrzebne są te drugie drzwi, bo jedna była do łazienki. A mówiłam wam, że ta łazienka to trochę za duża wyszła. I co? Przesunęłam delikatnie te ściany i zrobiłam tutaj miejsce do siedzenia. Otis mi tu zostawił te pierdoły. Stary. Kto ci kazał? Nie możesz sobie to trzymać w wyposażeniu twoim? Właśnie, ale odwiedzi psi park, będziemy mogli. Ale tu zrobiłam takie małe dekoracje, bo to jest jesień, tak? To jest Halloween jakby. Tutaj jakieś dynie, tutaj na blacie dam, tutaj dam kota, tutaj jakieś cukierki, dynie i tak dalej. Kto ma najlepszy humor? Powiedzmy, że ty podaj. Nie wiem, co trzeba mieć na maskaradę. Dałam tutaj tą nieszczęsną wieżę. Ale niech sobie potańczą coś. Jeżeli chodzi o znalezienie dziewczyny dla... Chcieliście, żeby... Czekajcie, Jessica czy Karyna, żeby była lesbijką? One mi się mylą non-stop. Karyna, żeby była. No może być Karyna, ona taka artystka, unika zobowiązań, to mogłaby żyć na kocią łapę. Ja bardziej myślałam, żeby Jessicą grać. Właśnie będzie trzeba ustalić i to też możecie mi pomóc, którą dziewczyną byśmy zostali. Nie wiem, jak ten pokój im ogarnąć. Czy zrobić tu ścianę i zostawić pokój dla dziecka cały czas, bo ona za niedługo urodzi? Czy od razu im meblować inaczej? No bo tu mamy jeden pokój dla dorosłego, który lekko muszę zmienić. Tu jest ich pokój, tu jest Briana. No to jest kwestia do przemyślenia. Jest bar, więc możesz... kurczę, no w sumie możecie siedzieć na polu. Podaj tajemniczy sok imprezowy. Żebyście się ubrały, dziewczyny, ale wiocha. Podałeś. Co tu jest do jedzenia? Są ciasteczka, jest indyk i surówka, czyli to co zawsze. Dobra, komu coś przeszkadza?
Co ci jest, Mariolko śliczna? Weź sobie tutaj indyczka. Ty sobie coś jesz. Dobrze, jedz. Co mi tu przeszkadza tak? Większe wejście chcecie? Otis, jak ty tam? Może Brianek, powiedz mu, żeby znalazł, co on chce znaleźć? Metal. Polowanie. I znajdź trochę metalu. Hej, Mariola. Odkurz kostium. Nie, ja organizuję imprezę. Spadać. Chcesz sprzątać? Proszę cię bardzo. Za dobry jesteś czasami. Ej, on ma się umyć, a dalej ma zły wskaźnik. Jak ci się podoba mój kostium? Gdzie ty jesteś? Kim ty w ogóle jesteś? Sandy French. Jaki masz kostium? Co za kostium? To jest żaden kostium, wyglądasz jak zawsze. Znaczy nie wiem, jak wyglądasz jak... Nie wiem, jak wyglądasz zawsze, ale... To jest taki bardziej strój codzienny. Nie, strasz jej. W ogóle macie, nie wiem, coś tu jest nie tak z tym przejściem. Zawieszacie mi się tu. Tam nie macie jak przejść. O co wam chodzi? Ty się zawiesiłaś? Halo? Świeże ciasteczka, nope. Zjedz sobie surówkę. Co ty chcesz robić, stara? Ona może chodzić i prosić o przysmaki? Nie wiem. Ale idź w końcu umyj, co ci jest, babo? Wygonią. Idź się umyj. Chyba trzeci raz jej daję, żeby się umyła. Poncz i słodycze. Jak przygotować poncz? O nie. Google, pomóżcie mi. A, ja tu dałam te. Dobra. To spróbujemy jeszcze popatrzeć, ile to kosztuje. Tak, diament był po 144. Złoto było po 104. Palat 423. 423, a to 1200. Zobaczymy, jak to się różni. 1247. Jedno kosztowało 1240. Gdzie to jest? Len, gdzie chcesz iść? Zostawcie. Po co chcesz to kopać? Zadbać, aby się wszyscy dobrze bawili. Co tu się dzieje? Len jej się podoba. Czesa. Czesa, co żeś ty się ubrała, stara? Ja pierniczę. Brian, ale z ciebie kozak. Nie wiem, jak przygotować ten poncz. Ten przygotuj złe napoje. Ty, kto to? Karyno, jak ty wyglądasz? Jak hot dog. Ale świetne. Monika jest jako policjant. Lynn, też jesteś hot dogiem. Też dobraliście się z Karynką. Ty jesteś tym, Brian jest tym, Len jest tym, a ty jesteś... Kim ty jesteś? Nikim? Aha, ty się przebrałeś za siebie, okej. Dobra. Len. Przygotuj napoje, choć to nie jest poncz. Ty też przygotuj napoje. Jak będzie więcej. Ty włącz muzykę. Przełącz na... Co możecie na... Kurde, elektroniczną? Mamy zyberkę. I mamy złodzieja. O, widzę, że ten się wczuł. Zaczął kopać. Dobra, musimy się nimi zająć. Więc tak. Mariolka. To jest twój przyjaciel. Dobra, ty pogadaj chyba z Moniką. Nie romantyczne. Przyjazne. Spróbuj... zachwycić. Spróbuj...
Dusza towarzystwa jest tylko zachwyć. Ojciec, proszę tu się pobawić z synem. Ho, ho, ho. Zabawne. Powiedz śmieszną historię. Przyjazne. Boga wędka. A, bo to jest twój ojciec. Cały czas mam... Jezu, ja mam w głowie, że to jest jego syn. Historię. Jest coś takiego jak baw się, nie wiem. Dobra, na razie tak pogadajcie. I trzeci znajomy to chyba był Jessiki. Odpędzi dziecko. Aha, bo ty nie lubisz dzieci. To czemu masz go w przyjaciołach? Nie mam pojęcia. Chodzili razem może do szkoły? Fajne ma cechy. No wszystkie trzy są złe. Traktuj protekcjonalnie. Szatańska intryga. Kłucie. Idealne wszystkie są. Dajmy tak. Dajmy pogawędka. Dajmy... zabawne... powiedzieć śmieszną historię. Zacznijcie ze sobą gadać. Może zatańczcie razem. Chodź tu. Brian też tu chodź. Jessa też tu chodź. Też tu chodź. Macie jakiś problem z tymi drzwiami ewidentny. Daj zawołaj. Okej. Okay. I dajmy zatańcz. Zatańczcie razem, dziki taniec razem. Ty sobie możesz z Karynką potańczyć. Jeszcze mi brakuje Jessy. Okej, okay, teraz dopiero. Ale młody tu idzie, spoko. I spróbujcie razem potańczyć. No. Nie mogę tańczyć z dzieckiem? Dobra, pobawcie się na balony z wodą. Tu tańczą. Tu proszę mi dalej zatańczyć. Ryan jest śpiący. Nie, 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 bo to z gośćmi tańczymy. Tu się bawią, więc spoko. Wiem, że jesteś śpiący, ale tu są twoi goście, więc zatańczcie razem. Tu bansują, ale widzę, że jest słaba impreza. Naprawdę umiesz urządzać niesamowite imprezy, do zobaczenia później. Lol, podobało jej się. Ale dziwne. Len już będzie się zbierał? Ej, ale wiecie, że możecie jeść? Jest cały stolik do jedzenia. Zabawa była przednia. Tobie się też podobało? Wystarczyło dać głośniki? Świetna impreza, nie mam sił, muszę iść, to była niezła zabawa. Daj psikusa lub przysmak. No, ciekawe, co dasz. A, dałeś słodycze. Impreza Syma Mariala była niesamowita, z epickim rozmachem. Lol. Nie lubi dzieci. Okej. Okay. Przebywanie z dziećmi. Jest przemoczona i głodna. To macie tyle żarcia. Ty już śpisz. A ty sikasz. Ups. Jestem z foto zrobiona. A ty żygasz, no bo jesteś w ciąży, wiemy. Sara Martinez, której właścicielką jest Jessica. O co chodzi? Co to jest za Sara Martinez? Ludzie. Co chodzi. Simsy mi się walą. Biesiada, okej, okay, to można zrobić imprezę biesiada. Są dwie. Albo jest maskarada, albo biesiada. Biesiada to po prostu jest taka bardziej jedzeniowa impreza. Maskarada, no to, że się przebierasz. Dobra, wiecie co? Bo wy macie jakieś szału z tymi. Nie będziecie ich mieli, to przestaniecie mi zrzędzić. Jessica jest złą simką, co znaczy, że będzie cieszyć się z cudzego nieszczęścia. Nie wiem, kto jest nieszczęśliwy, ale faktycznie. Ej, obudził. Xander, tato. Weź, wychilluj. To napraw to od razu, dobra? I dopiero idź spać. A ty, Otisku? Ty też się połóż. Len to w ogóle jakaś chorobita tragedia. O, idź spać do siostry.
Ej, zamieniły się miejscami, Karen aż są. No wiemy, jest w ciąży. My to wiedzieliśmy. To Janusz i Xander. Świetnie. Lynn na pewno czuje się dobrze w takim towarzystwie. Masz dosyć dobry humor. Zjedz sobie jeszcze coś. Wszyscy sobie zjedzcie. Powiedz mi, gdzie się znalazły te fragmenty, które on przetopił. Nie wiem. Nie ma ich tu nigdzie. Też nigdzie nie leżą. Gdzie on je dał? Dał on przetop, coś tam zbadaj i zniknęły. Słabo strasznie. Mam tylko te dwie skały. Z gazeta i praca domowa. O nie, rybka mi zdechła. Zapomniałam o niej. Ja tak mam. Może weź pocztę? Kto jest na nogach? Mariela. Weź pocztę. Przepisy, a kto ich potrzebuje? I tak znaczy wszystkie. Janusz Nowak, Izba Rozwoju Kuchni, gratuluję Ci osiągnięcia najwyższego poziomu umiejętności zaspokajania gustów innych. Pokazuj ten pięknie oprawiony dyplom z dumą, aby zapewnić gości, że epikurejskie dzieła opuszczające Twoją kuchnię zawsze będą nieporównywalne z czymkolwiek innym. Grażyna Nowak, Unia Chorusów Gitary, gratuluję Ci osiągnięcia najwyższego poziomu umiejętności muzycznych. Przyjmij ten pięknie oprawiony dyplom i pokazuj go z dumą, aby inni wiedzieli, jak wielki masz talent. Mariola dostała list od Lina. List ozdobiony jest serduszkami i rysunkami, na których Lin i Mariola całują się słodko. Hej, tu list, którego adresat to Xander, a nadawca to Lourdes. Wiem, że wyskakuje z tym znienacka, ale myślę, że powinieneś dać mi szansę. Jestem bardzo wesołą osobą i sądzę, że razem będzie nam wspaniale. No trochę za późno. I tu znowu. Nie idzie mi zbyt dobrze pisanie takich rzeczy, a jeszcze gorzej mówienie ich. Może byśmy się spotkali. Lol. Myślałam, że dostanę co innego niż to, co dostałam. No nie podoba mi się, że nie mam tych skał. Chyba, że są w wyposażeniu. No nie. Nie mam rower. Skąd jest rower? Nostalgiczny rower Błażeja. Skąd ja mam rower? Nie wiem, gdzie jeszcze mogę szukać. Chyba nigdzie. Gdzieś to zniknęło. Niestety. Dobra, ty zobacz sobie na swój profil randkowy. Powiedz mi, jak tam u ciebie. Sprawdź wiadomości. Jamie, myślę, że byłaby nas świetna para. Mindy, hej, Brian, ty i ja razem. Darlene to jest żona tam od rodziny, Boże. Jak to jest wszystko? Cecylia, Lisa. Oni wszyscy są, mają pary własne. Teraz tak. O, wiewiórka, ziemno. Mogę ci mieć wiewiórko? Jesteś taka śliczna. Mam wiewiórkę, ale fajnie. Teraz dla gryzonia kupimy sobie klatkę. Chyba dla gryzoni, nie? No to by wyglądało. I teraz tak, tylko gdzie ją umieścić, żeby o niej nie zapomnieć? O chomiku. Znaczy nie chomiku, tylko wiewiórce. Będziesz przy wejściu wiewióreczko. Uzupełni. A nie, mamy wiewiórkę. Nie będziesz jej trzymał. Jesteś wiewiórką? Napełnij jedzeniem. Nazwijmy go Krzysiu. I Krzysiu będzie baw się z Krzysiem. Pokaż informacje. Jakie to są informacje? Wyjątkowe, wartość 112. Mój Krzysiu, bawicie z gryzoniem. Pięknie się bawicie. A teraz zadzwoń do osoby, z którą chcesz się ohajtać.
Za 3 godziny. Chyba wiewiórkę w ręce. Krzysia, odłóż Krzysia. Mam nadzieję, że nie zapomnę o Krzysiu. Będzie smutno. Dobra, ty jesteś rasowym, że tak powiem, nic nie robieniaczem, więc nie wiem, włącz sobie konsolę. Telewizor jest zepsuty, no to napraw. Czemu jeszcze go nie naprawiłeś? I co potrzebujesz do pracy? Sport. Widzę pokój idealny. Znowu chcesz czytać książkę o dzieciach. Czytałaś ją już 500 razy. Być Karyna nawet ją wzięła. Dobrze, przeczytaj sobie. Może coś od poprzedniej ciąży się zmieniło, nie? Karyna chciałaby pójść. Jasne, idź. Uwielbiam ich naprawianie na przykład telewizora śrubokrętem. Bo tak wygląda sytuacja, kiedy chce się naprawić telewizor. W ogóle, czy wy widzieliście jego strój? Ma kowbojki, krótkie spodnie w moro i kurtkę. Brawo, Brian. Nie no, muszę cię przebrać. Ty jesteś dosyć młody, czyli opłaca się ciebie przebierać. Gdzie tu jest jakaś szafa? Nie mogę pokazać Brianka z bliska, ale w sumie widzicie, jak on wygląda. To jest jego strój codzienny. Stwierdziłam, że zrobię go, bo on w sumie nie będzie za dużo w życiu robił, ale wygląda, powiedzmy, ładnie. Wizytowy to jest zwykły garniak z czerwoną koszulą, bo jakoś pasuje mi do niego czerwony kolor. Koszulka to Spania dała mu tą śmieszną koszulkę z kotem. Myślałam, że tu będą słuchawki. Jak patrzyłam na zdjęcie stąd, wygląda jakby słuchawki, a to przecież kotek jest. Jako strój sportowy, no to ten fajny taki żółty. Do kąpania niebieskie kąpielówki i tutaj też niebieska kurtka. Tylko te jednak spodnie sobie zmienię na zwykłe. To są chyba zwykłe? No, takie mogą być. Dobra. To Brian, zrobiony. No, zepsuł ci się laptop, nawet go nie dotknąłeś. Duch przylazł i zepsuł. No, czy jeszcze szafę w tym domu? Nie, tylko... Słabo, myślałam, że więcej z was ma. Dobra, nasza Karynka jest artystką i wygląda w następujący sposób. Na strój na co dzień mam zwykłe białe leggingsy i różową bluzkę, w talii pasek i sandałki. Jako strój wizytowy trochę dało mi takie bardziej ekstrawaganckie ubranie, no nie wiem jak to nazwać, no normalnie bym tego nie ubrała. Ale jako dla takiej artystki to stwierdziłam, że może być. I te buty są też takie dziwne, więc pasuje. Jako piżamę dałam jej zwykłą koszulkę. Jako strój sportowy zwykły jakiś t-shirt i leggingsy. Strój kąpielowy dałam jej kopnięty. I słuchajcie, to jest tak. Chcę zobaczyć, jak ona, chociaż nie wiem, czy my w ogóle kiedykolwiek będziemy w tej grze pływać, bo przecież nie mam basenu. Ale no, stwierdziłam, że jako artystka możemy jej dać takie rzeczy. No i ubranie wyjściowe, no to po prostu ma białą kurtkę z takimi nie saledynowymi, tylko błękitnymi dodatkami i one też są na butach. O. Dobra, nasza Jessa wygląda tak, to jest jej strój codzienny, krótkie spodenki, t-shirt, znaczy top i ciężkie buty. Na strój wizytowy dało mi w sumie śmieszny strój. Buty jej trochę dobrałam pod kolor włosów i ta czarna sukienka sama i kozaki wyglądały tak mocno uwodzicielsko, ale stwierdziłam, że jak tam śmieszny wzorek na bucie, to sprawi, że ta stylizacja nabierze takiego pazura, ale w tym takim pod jej styl, ponieważ ona jest taka trochę zła, trochę walnięta pod względem stylu i przez te włosy eksponuje samą siebie, więc stwierdziłam, czemu jej nie dać dziwnych butów. Powiem wam, że gdybym takie miała i takie zgrabne nogi, to chyba sama bym takie brała. Ja ogólnie kocham brzydkie buty. Piżama zwykła czarna, strój sportowy też zwykły czarny, bo to dalej ukochany kolor. Jako strój kąpielowy dam jej taki w nietoperze i pająki. No i ubranie wyjściowe to jest taka kurtałka. Powiem wam tak,
Byłam praktycznie przekonana, że więcej dzisiaj zrobię, ale już widzę, że nagrywam na ponad godzinę, 13 chyba, więc przydałoby się już skończyć. Tak więc w następnym odcinku ten pokój będzie już zrobiony. W następnym odcinku prawdopodobnie Mariola urodzi. Na pewno Mariola urodzi. Zrobię remont pokoju. I co jeszcze zrobimy? I Brian prawdopodobnie będzie się zbliżał do swojej przyszłej żony, jaką jest, jak ty się nazywasz, Bella Cavalier. Dobra, mam nadzieję, że odcinek wam się podobał. Do zobaczenia w kolejnym. Trzymajcie się, cześć!